Siemano, cześć i czołem. Coś tam? To się zbliża? Nie. Możemy zrobić sobie szybko, pokazać inaczej. Inaczej, czekaj, jeszcze raz. Siemano, cześć i czołem. Kto z was czyta książki? Ja przyznam się szczerze, że dawno nie czytałem żadnej książki, chyba że są to instrukcje obsługi do moich różnych maszyn, ale do rzeczy. Jeżeli ktoś z was czyta książki, można sobie zrobić zakładkę do książki. W jaki sposób? Ja tutaj mam tą moją zakładkę jeszcze nieskończoną. Zapewne zaczniecie się w którymś momencie zastanawiać, dlaczego ona jest taka gruba. Tutaj, na tym, tutaj na tej pleksie jest zakładka, która jest w wersji surowej. Jest ona zalana żywicą. Także pojawią się tutaj tematy żywicy epoksydowej. Pojawią się tutaj tematy wycinania na wyżynarce włosowej, jak i obróbka całej zakładki już na gotowo. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie dalej. Zostawcie subskrypcję, żeby widzieć następne moje filmy, żeby jeszcze dzwoneczek zaznaczyć, taki bim-bam, bo ten dzwoneczek pozwoli wam na to, żebyście widzieli następne moje filmy, które będą się pojawiały. Także co, bez zbędnego pitolenia, ja was bardzo serdecznie zapraszam na film. Pozdrawiam Olo76. Pozdro i do następnego odcinka, a was zostawiam z tym całym materiałem. Gdzieś tam ujrzycie w końcu produkt finalny. Pozdro, nara, bez pitolenia. Cześć!